Mówią, że to nie jest kraj dla starych ludzi, a ja wam powiem, że to nie jest samochód dla większości ludzi. Natomiast ci, którzy szukają tego typu auta, czyli po prostu pick-upa, powinni być z Rangera bardzo zadowoleni. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witajcie w kolejnym materiale na kanale. I zobaczcie od razu, co to konkretnie za cudo przyjechało do mnie na testy. A przyjechał Ford Ranger, czyli jeden z najpopularniejszych na rynku pick-upów. Obecną generację zaprezentowano w 2021 roku, natomiast odmiana Wildtrak, na którą właśnie patrzycie, zadebiutowała w roku 2023. Ranger występuje w kilku różnych wersjach wyposażeniowych, ale także nadwoziowych. Zaczynając od pojedynczej kabiny z miejscem dla dwóch osób, przez przedłużoną kabinę dla osób czterech, aż po prezentowaną dziś podwójną kabinę i tutaj już 5 miejsc. Pod maską dzisiejszego bohatera znajdziemy czterocylindrowego diesla biturbo o mocy 205 koni mechanicznych. Dysponuje on momentem obrotowym na poziomie 500 Nm. Maksymalna prędkość, do jakiej rozpędzimy Rangera, to 180 km na godzinę, a na pierwszą setkę musimy zaczekać 10,5 sekundy. Za chwilę wracamy do testu, jeszcze kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka, którym jest Car Vertical, oferujący raporty dotyczące historii pojazdu używanego, którym możecie być zainteresowani. Czego możecie dowiedzieć się z takiego raportu? Otóż znajdziecie tu nie tylko historię zmian właścicieli samochodu, czy rejestr kradzieży takiego pojazdu, ale sprawdzicie na przykład, czy interesujący Was egzemplarz nie miał cofniętego przebiegu. A jeśli taki samochód miał uszkodzenia, to sprawdzicie nie tylko, ile mogła kosztować naprawa, ale też przejrzycie sobie zdjęcia z takich wypadków. I kto zainteresowany byłby tak piękną sztuką? Raport Car Verticala to także status finansowy i prawny pojazdów. Sprawdzamy, czy nie jest na przykład w leasingu, czy przeszło badanie techniczne. Możemy sprawdzić, czy zgadza się specyfikacja i wyposażenie i wiele innych rzeczy. Także pamiętajcie, aby używany samochód sprawdzić z każdej możliwej strony, a pobierając teraz raport i używając mojego kodu, zrobicie to 20% taniej. Także działajcie, uważajcie, a my wracamy do testu. Ok, i zanim polecimy dalej, muszę tutaj zrobić mały wstęp. Po co kupuje się, inaczej, po co powinno kupować się taki samochód jak Ford Ranger? To powinien być wół roboczy, tak z grubsza. To jest samochód dla kogoś, komu potrzebna jest paka. Nie wiem, do pomocy na budowie, do wożenia jakichś dużych rzeczy, albo na wsi, do przewożenia też dużych rzeczy, albo gdzieś, gdzie ciężko dojechać, ale też trzeba wozić duże rzeczy. A jak to jest w rzeczywistości? Może przykład wczoraj. Jeśli jesteście z Warszawy albo znacie topografię Warszawy, to jechałem wczoraj z Gocławia na Saską Kępę, czyli taka odległość, że nawet nie rzut kamieniem, tylko rzut beretem, bo nie trzeba daleko rzucać, i spotkałem 3 Rangery. To oczywiście przypadek, bo nie jeździ tego tak dużo. Też jest taka rzecz, że jak macie jakiś samochód, nie wiem, kupicie albo nim jeździcie, to dużo bardziej zwracacie uwagę na takie same samochody. Jest coś takiego, prawda? Nie wiem, jeździliście Corollą, no to widzieliście wszędzie Corollę. Nie widzieliście na przykład Civica, zmieniliście na nowego Civica, no to wypatrujecie Civiców. Coś tutaj takiego na pewno weszło, ale spotkałem 3 Rangery na Saskiej Kępie, czy w drodze na Saską Kępę. Swoją ścieżką ciekawe, czy tam mieszkają, bo powodzenia z parkowaniem. O tym jeszcze powiem. Ale do czego piję? Skoro to jest samochód w polskich warunkach, wykorzystywany często w mieście, jako samochód, który nie jest kupowany po to, po co on powstał, to pogadajmy sobie w tej pierwszej części, jak Ranger spisuje się na co dzień w takich warunkach. I zanim do samej jazdy, to zatrzymajmy się na chwilę we wnętrzu, no bo skoro mamy jeździć tym samochodem na co dzień, to to staje się ważniejsze, niż gdybyśmy mieli jeździć po polu. No to tak, zobaczcie, jakich dożyliśmy czasów. Samochód, powiedzmy, do lasu. Zobaczcie na ten wyświetlacz. Tej wielkości kiedyś, jak byłem młody, czyli dawno, to ja miałem monitor do gier. Jeszcze byłem mega zadowolony. Dzisiaj tej wielkości ekrany mamy w samochodach tego typu, w pick-upie. Ale tak jak często narzekam na takie rzeczy, to nie wiem, czy to tutaj pasuje, ale to mi się podoba i dobrze mi się z tego korzysta. W pewnej mierze dlatego, że obsługa klimatyzacji jest dotykowa, albo możemy zmienić temperaturę dotykowo, ale mamy też pokrętła, mamy też przyciski i to jest super.
Nie wiem, czemu wszyscy, którzy nawet upierają się nad wrzuceniem dotykowej obsługi klimatyzacji, słysząc te głosy, a myślę, że zdecydowana większość z nas mówi, że woli pokrętło, woli przycisk, a nie to dotykowe coś, no to czemu nas nie słuchają i czemu tak nie robią? Tutaj mamy dotykowo, ale mamy też pokrętła i to jest super. A co do samego systemu, to on jest naprawdę spoko. To jest system, którego, myślę, nie powstydziłoby się dużo samochodów, no osobowych to będzie złe słowo, ale wiecie, takich mniejszych, takich na co dzień, nie wiem, kompaktów, samochodów właśnie do miasta, gdzie z tego teoretycznie korzystamy częściej, może nie częściej, jest to ważniejsze. A ten system jest i w miarę szybki, i w miarę intuicyjny, i nie zawiesza się, nie zacina. Łatwo tutaj wszystko znaleźć, przynajmniej mi było łatwo, i ma bezprzewodowe Android Auto i Apple CarPlay. W takim samochodzie. Zobaczcie, ile aut, limuzyn. Tego nadal nie ma. A tutaj jest także super. O samej jakości materiałów myślę, że opowiadać za długo nie ma sensu, chociaż myślę, że ona jest dużo lepsza, niż wielu z Was się spodziewa albo sobie wyobraża. Na ten moment, no samochód ma przejechane 21 tysięcy kilometrów, to nie jest jakoś dużo, ale na ten moment tutaj nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy, a jestem sobie w stanie wyobrazić, jak ten samochód był traktowany w trakcie testów. On na pewno swoje przeżył. No ale dobra, lecimy dalej. Z ważnych rzeczy na pewno fotele, które są całkiem wygodne. Ja naprawdę myślałem, że tutaj będzie zdecydowanie gorzej, tym bardziej, że mamy tutaj skórę. Hello! Chociaż zwrócę uwagę na samo siedzisko, bo one dla części osób myślę, że może być trochę za krótkie, ale naprawdę siedzi się tutaj super. Ale to, co chcę powiedzieć, to odnośnie pozycji za kierownicą. To jest taka pozycja typu mogę wszystko. Siedzicie tutaj dużo wyżej niż większość uczestników ruchu. Widzicie tę wielką maskę, czujecie gabaryty samochodu i myślę, że to może być tutaj najniebezpieczniejsze. Żeby Was nie zgubiła taka pewność siebie, że każdy Wam zjedzie, że każdy ustąpi. No bo ktoś może nie ustąpić, ale wierzcie mi, że to jest samochód właśnie z tego gatunku. Wsiadasz i czujesz się takim królem drogi. Fajne, ale też na pewno w odpowiednich rękach. Ale inna rzecz, o której chcę powiedzieć, bo myślę, że sporo osób może się tego obawiać, czyli jak tym się jeździ po mieście, bo to jest naprawdę duży samochód. To jest długi samochód, to jest szeroki samochód i tutaj na pewno mogą pojawić się jakieś obawy. I ja Wam powiem tak, manewrowanie tym samochodem jest dziecinnie proste. Nie ma tutaj nic takiego, że wjeżdżając w zakręt musicie to robić jak przegubowym autobusem, gdzieś tam robić jakieś duże łuki i tak dalej. Jest to oczywiście samochód dłuższy, ale po przyzwyczajeniu po kilku dniach jeździcie tym jak normalną osobówką i naprawdę to jest bardzo duży plus Rangera. Problem robi się natomiast przy samym parkowaniu. Ale tutaj znowu, dzięki kamerom, bo ja ogólnie nie wyobrażam sobie parkowania tym samochodem bez kamer, bo ja w lusterku i nawet po kilku dniach nie wiem i nie widzę, gdzie kończy się ten samochód podczas parkowania. A te kamery, z których sam obraz nie jest jakiś super, ale zupełnie nie o to chodzi. Tak ułatwiają parkowanie, że ja naprawdę nie spodziewałem się, że to będzie tak proste. Problem jest natomiast nie z samym parkowaniem, ale ze znalezieniem miejsca do zaparkowania, do zmieszczenia tego samochodu. Na przykład tutaj, no nie zobaczycie, bo kamera nie zbierze, ale ja swoim samochodem zmieściłbym się bez problemu, a tym bym nawet nie próbował. I tak jak mówię, problem jest głównie ze znalezieniem miejsca parkingowego o odpowiednich gabarytach, a nie w samym manewrowaniu już podczas parkowania, bo to jest naprawdę proste. Co tutaj jeszcze zauważyłem? O dziwo ten samochód w takiej jeździe miejskiej, czyli te 50, 60, czasami 80 na godzinę, tu nie jest głośno. Przy założeniu, jak nie będziecie tego samochodu cisnąć, nie będziecie się cały czas wkręcać na obroty, bo wtedy jest głośno, zaraz jeszcze o tym powiem, ale przy takiej spokojnej jeździe, a to jest samochód do spokojnej jazdy, nie służy on do ścigania się, wiadomo, to też nie jest Raptor, to jest tutaj naprawdę ok. Natomiast wyskakując na jakąś szybszą drogę 100, 120, 140 na godzinę, robi się tu naprawdę głośno. Sprawdźcie to, bo tutaj mamy, każdy z nas ma inną tolerancję, czego innego oczekuje, ale skoro są osoby, które kupują ten samochód do jazdy w mieście, to pewnie są też osoby, które kupują ten samochód do latania w trasie. To ja naprawdę polecam sprawdzić ten aspekt, bo tutaj może być różnie. Natomiast samo prowadzenie. Ja znajduję tutaj trochę Forda, tego DNA Forda. Ja oczywiście nie będę opowiadał, że ten samochód świetnie prowadzi się na zakrętach, bo tak nie jest. Wręcz powiem więcej, tutaj to bujanie przy zmianach kierunku jazdy, uważajcie. Ale jeśli weźmiemy samą kategorię pick-upów, to nie będzie prosto znaleźć samochód, który się tak fajnie, tak dobrze prowadzi. No i spalanie. Ciekawy jestem, czego się tutaj byście spodziewali. Bo z jednej strony diesel, ale z drugiej taki klocek. No to już mówię. Ja tym samochodem w mieście spalam między 10 a 12 litrów. Coś takiego. Jak jeżdżę normalnie, nie stoję dużo, nie nagrywam, to jest bliżej 10, czasem nawet było 9.
poza miastem na wolniejszych drogach potrafiłem spalać poniżej 7, na ekspresówce jakieś 8, 8,5, autostrada dobijałem do 10. Czy to są złe wyniki? Moim zdaniem nie. Weźmy pod uwagę, czym jedziemy, no i wtedy chyba możemy stwierdzić, że jest to całkiem do przyjęcia. Na pewno też nie spodziewałem się, że powiem, że bardzo podoba mi się tutaj działanie skrzyni biegów. Ona ma 10 biegów, co w samo w sobie jest dosyć dziwne, ale najważniejsza rzecz, tym samochodem dzięki skrzyni jeździ się bardzo płynnie. To jest ważne w mieście, gdzie jedziemy takim klocem, ale często stoimy w korku i jazda, szarpanie cały czas przy każdym zatrzymaniu, ruszeniu, to byłaby trochę katorga. Naprawdę dobra skrzynia do takiej codziennej jazdy i zupełnie się tego nie spodziewałem. Tutaj szacun. Gdybym z kolei miał szukać rzeczy, które mi się tutaj za bardzo nie podobają, to niestety będzie to dźwięk silnika. I mówi to gość, który lubi diesle. To jest ważne, bo ja naprawdę lubię jeździć z takimi jednostkami, no a siłą rzeczy dzieje się to coraz rzadziej. Natomiast w tym samochodzie, może inaczej, jeśli kupujecie ten samochód jako właśnie wół roboczy, to ten dźwięk nie ma znaczenia i ta dwulitrowa jednostka będzie zdecydowanie najlepszym wyborem. Mniej spali, będzie tańsza i tak dalej. Dźwięk jest nieważny. Ale jeśli kupujecie ten samochód do tak zwanego lansu i bamsu, a nie oszukujmy się, że sporo osób tak robi, to myślę, że zdecydowanie lepszym wyborem będzie to 3.0 i V6. Ono nie ma dużo więcej mocy, to jest też diesel, ale 3 litrówka i V6 zrobi tą robotę, tak myślę, bo nie jeździłem z tym silnikiem, ale dźwięk tego silnika przy każdym przyspieszaniu słabo. Inaczej, słabo do lansu i bamsu. Do roboty nie ma to żadnego znaczenia. Powiem też, że ten samochód bardzo zwraca na siebie uwagę. Jeśli chcecie go kupić właśnie w takim celu, no to super, ale jeśli tego nie lubicie, to nie będzie dobry wybór. Bardzo dużo osób się na Was patrzy. No i te rzeczy, które mi się za bardzo nie podobają, to zegary, bo to jest taki zbiór wszystkiego. To nie są ani takie klasyczne zegary, ani w sumie nie wiem, co to jest. Cyferki, znaczki, tu się wszystko rusza. Ja widzę prędkość, spalanie, zasięg i poziom paliwa. I to mi w sumie wystarczy. Ale żeby mi się to podobało, no to raczej nie. Ale dobra, lecimy dalej i poświęćmy trochę czasu na tylną część tego samochodu. I na początek skrzynia ładunkowa, czyli to, co w pick-upach szczególnie istotne. I tak, wybierając pojedynczą kabinę, długość przestrzeni ładunkowej to 2332 mm. Jeśli zdecydujecie się na przedłużoną kabinę, to długość przestrzeni ładunkowej spadnie do 1862 mm. Natomiast prezentowana dziś wersja z podwójną kabiną ogranicza długość przestrzeni ładunkowej do 1564 mm. Co to w praktyce oznacza? Ano ni mniej ni więcej tyle, że przy długości na poziomie 1,5 metra nadal zmieścimy tu europaletę, także super. Wspomnę, że mamy też kilka opcji zabudowy skrzyni ładunkowej, łącznie z hardtopem. W testowanym aucie znalazła się natomiast aluminiowa roleta, z której korzystało mi się bardzo wygodnie, ponieważ jest sterowana elektrycznie. Przykładowo możemy otworzyć ją i zamknąć z poziomu kabiny kluczykiem czy też przyciskiem wewnątrz samej skrzyni. Ok, jeszcze chwila odnośnie przestrzeni w środku, bo o tym nie powiedziałem. Z przodu oczywiście wiadomo, że jest ok. Natomiast z tyłu, siadając sam za sobą, przypominam, że mam 182 cm wzrostu. Mam tutaj trochę miejsca, ale też nie ma tutaj jakiegoś szału. Nad głową sytuacja, myślę, że jest jasna, a teraz trochę do tych walorów terenowych. I od razu powiem Wam tak, ja nie jestem żadnym specjalistą od jazdy w terenie. Nie będę wymyślał, jak to się najeździłem, ile to ja nie wiem, ile to nie widziałem. Byłem oczywiście wieloma samochodami, w jakimś piasku, błocie i tak dalej, w jakichś lasach. Taka robota, ale teren, taki prawdziwy teren, to jest zupełnie co innego. To są skały, to są przejazdy przez rzekę, gdzie macie wodę gdzieś dotąd. To są podjazdy, to są zjazdy. To jest zawsze korzystanie z wyciągarki, bo zawsze coś się stanie. To jest taki teren, gdzie zanim wrócicie na ulicę, to trzeba specjalnie przejechać przez rzekę, żeby tego wszystkiego nie nawieść na drogę. To jest teren. Ja w takim terenie to byłem chyba raz. Przeżyłem to, wiem, jak to wygląda. Nie byłem nigdy fanem jazdy terenowej, więc nie będę wymyślał. Jeśli interesują Was takie rzeczy, to zakładam, że nie oglądacie takich kanałów jak mój, tylko oglądacie kanały specjalistyczne w tym temacie. Ja natomiast wypowiem się do tego, co ja sam sprawdziłem w tym samochodzie i nie był to żaden teren, taki prawdziwy teren, ale myślę też, że z drugiej strony, ile osób kupuje taki samochód, czy ten samochód,
do takiej prawdziwej jazdy terenowej. Też pewnie rzadko. Także z moich doświadczeń. Pojechałem na jakieś tereny, gdzie naprawdę był sam piasek. Gdzie dojazd do tego terenu był taki, że gdybym jechał powiedzmy CX-5 albo X-5 albo XC90, które mają dużo większe zdolności terenowe niż jakiś samochód, nie wiem, Opel Insignia, to mimo wszystko tymi samochodami ja bym pewnie nawet nie podjął próby dojechania w to miejsce. A ten samochód, ziewanie. Co więcej, tutaj tak naprawdę mamy tryby jazdy, ustawienia na różne warunki i tak dalej. Ja specjalnie o tym nie opowiadam, bo wystarczy tutaj, że mamy jakikolwiek wariantu napędu na 4 koła. I błoto, piasek, to jest dla tego samochodu pikuś. Może nie powiem, że się zdziwiłem, bo zakładałem, że ten samochód będzie dość dzielny w takich warunkach, ale nie wiedziałem, że on zrobi to z taką lekkością, z taką łatwością, może nie on, że ja to zrobię nim z taką lekkością i łatwością w tym terenie, w którym byłem. Także nie będę tutaj tego wątku długo rozwijał, bo to nie jest moja bajka, ale po tym, co sprawdziłem, jestem przekonany, że większość osób kupujących czy myślących o takim samochodzie, bo na przykład ma bardzo zły dojazd do domu, na działkę, do firmy, na budowę czy gdziekolwiek, to bardzo ciężko będzie tym osobom wjechać w taki teren, gdzie ten samochód sobie nie poradzi. Natomiast to, co chcę bardzo podkreślić, a może najbardziej, mimo tych zdolności terenowych, mimo tych zdolności transportowych, mimo tego wyglądu, mimo tego, co wielu z nas może myśleć o tym samochodzie, to jest chyba jeden z najbardziej takich ucywilizowanych pick-upów, jakie ja znam. I właśnie to mi się w nim najbardziej podoba. Po kilku dniach przyzwyczajenia ja nie mam żadnego problemu z jazdą tym samochodem w Warszawie. Z manewrowaniem, z parkowaniem, z taką codzienną jazdą w ruchu, w korku, ze zmianą pasa. To jest w tym samochodzie pikuś. Oczywiście trzeba uważać na dłuższą pakę właśnie gdzieś tam przy zmianie pasa, ale naprawdę jestem przekonany, że wystarczy chwila i bardzo łatwo się do tego przyzwyczaić. To jest samochód, który w zaskakująco dobrym stopniu łączy właśnie taki wół roboczy z całkiem fajnym samochodem na co dzień. Chociaż właśnie wjechałem w dziurę. I muszę jeszcze o tym powiedzieć. Myślę, że bardzo wielu z Was, czy wielu z nas, spodziewałoby się, że to jest taki ponton. Że ten samochód będzie w zasadzie przepływał przez jakieś dziury, nierówności, pagórki i tak dalej, krawężniki, czy progi zwalniające. A zupełnie tak nie jest. I to mnie tutaj też zaskoczyło. Nie wiem, czy to będzie wada, czy to będzie plus dla Was, bo to się w pewien sposób pewnie przekłada na właśnie to prowadzenie, ale jeśli spodziewacie się, że przejeżdżanie szczególnie przez takie poprzeczne, krótkie nierówności, progi zwalniające, to będzie... Chciałem użyć słowa przyjemność, nie wiem, czy to kiedykolwiek może być przyjemnością, ale że będzie tutaj cicho, to nie będzie. Słychać pracę zawieszenia, często to zawieszenie wręcz stuka, tak dosyć głośno. Charakter tego zawieszenia mógłbym określić jako dość sztywny i to było dla mnie dość zaskakujące. We wsiadaniu do samochodu lub niewypadnięciu z niego bardzo pomagają progi i uchwyty, które zdecydowanie nie służą tutaj za ozdobę i bez nich na co dzień byłoby zdecydowanie ciężej. Odnośnie systemu audio, nie jest to oczywiście samochód do słuchania muzyki, ale jak na tego typu auto, to jest tutaj naprawdę ok. No ale dobra, zanim do podsumowania, to sprawdźmy sobie, ile takie cacko kosztuje. Ceny Rangera ze słabszym 170-konnym dieslem i pojedynczą kabiną startują z poziomu 138 950 zł. Przedłużona kabina to równe 10 000 zł więcej, natomiast prezentowana dziś podwójna kabina i słabszy diesel to 159 250 zł, a 205-konny diesel to minimum 190 800 zł. Jeśli spodobała Wam się wersja Wildtrak, to tutaj już minimum 200 600 zł. No i teraz tak, chociaż ja chyba podsumowanie i to, co myślę o tym samochodzie, o zakupie tego samochodu, chyba zrobiłem trochę wcześniej. Bo co mam konkretnie na myśli? Otóż uważam, że Ranger z tym silnikiem, czyli dwulitrowym dieslem, to będzie najlepszy wybór, jeśli to ma być właśnie taki wół roboczy. Dopłata do 3-litrowego V6 jest bardzo duża, nie oszukujmy się. Natomiast jeśli ktoś kupuje taki samochód z pełną świadomością i to ma być właśnie samochód do... Ja to tak oczywiście określam lansu i bansu, ale to wcale nie jest żadne śmianie się z mojej strony, z kogoś, że tutaj właśnie lans. Jak lubisz samochody... Ja uwielbiam samochody, kocham samochody.
to ten Lance Evans w moim rozumieniu może też oznaczać, że po prostu uwielbiasz samochodem jeździć, cieszysz się z każdego kilometra i wtedy ta 3-litrowa V6 sprawdzi się moim zdaniem zdecydowanie lepiej, bo bardzo dużo psuje tutaj sam dźwięk. Nie mówię nawet o dynamice, bo to jest mało ważne w tym samochodzie, ale ta V6 by się na pewno przydała. Także rozważcie to, jeśli spodobał Wam się ten samochód, myślicie o jego zakupie, to zdecydowanie polecam pojeździć nim w tej wersji, aby się przekonać na własnej skórze, czy ta 2-litrówka na pewno jest tym, czego szukacie albo czego oczekujecie. Ale tak jak mówię, do pracy zdecydowanie wystarczy. No i dobra, dajcie znać, co myślicie o tego typu samochodach w mieście. Czy czymś takim właśnie w mieście jeździliście? Czy w ogóle jeździliście czymś takim na co dzień? A może macie taki samochód, to podzielcie się z nami wrażeniami, bo na pewno będą one dużo szersze niż to, co ja zaobserwowałem przez ostatni tydzień. Na koniec poproszę o ocenę tego materiału, tak jak zawsze, i bardzo dziękuję za wszystkie oceny, bo to mi naprawdę pomaga w rozwijaniu kanału, a na tym mi zależy. No i jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów, to kliknijcie sobie subskrypcję i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!